Dzisiejsze spotkanie, ta gala jubileuszowa jest z okazji 25-lecia powstania samorządu pielęgniarek i położnych. Samorząd powstał w momencie, kiedy uchwalona została ustawa o samorządzie, to jest w 1991 roku. Powstał po to, aby czuwać nad warunkami społecznymi, gospodarczymi i zawodowymi pielęgniarek i położnych. Dzisiejsza gala chce nam przypomnieć te 20 lat tak krótko, a poza tym jest okazją do spotkania się wspólnego i powspominania tych 25 lat. Potrzeba utworzenia samorządu zawodowego rodziła się już pewnie dawno, 25 lat temu fakt ten stał się rzeczywistością. Otrzymałyśmy możliwość utworzenia własnego samorządu, który będzie stał na straży wykonywania zawodu. Wcześniej pielęgniarki takie możliwości nie miały swoich struktur. Jedyną strukturą, która była przed samorządem, było to Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, PETEP. Ono skupiało pielęgniarki, które tworzyły ten trzon edukacji pielęgniarek, tej wiedzy o pielęgniarstwie, i na kanwie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zbudowano samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, który rozpoczął krętą drogę przez lata, walcząc o pozycję tego zawodu w systemie ochrony zdrowia. To, co najbardziej u mnie utkwiło i to, co do dziś jest we mnie, że koleżanki za własne pieniądze w swoim wolnym czasie przejeżdżałyśmy się, spotykałyśmy się. Potem doszło do zorganizowania takiego pierwszego zjazdu. Pierwszy zjazd pielęgniarek. Na tym zjeździe ja zostałam wybrana właśnie przewodniczącą tego samorządu pielęgniarek i położnych na województwo podprzemyskie. Nazwałyśmy się Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek. Dużo, miałyśmy ogromny zapał, ogromną taką determinację. Wiele było przeszkód. Pomagała nam pani, później została ministrem zdrowia, pani Krystyna Sienkiewicz, poseł. Zapraszała nas do Sejmu, do dzisiaj mam właśnie takie zaproszenia z Sejmu, bo pracowaliśmy nad ustawą o pielęgniarkach i położnych, bo pielęgniarki nie miały swojej ustawy. Pielęgniarki polskie, mimo że były zrzeszone w towarzystwie pielęgniarskim, nie miały uprawnień do tego, aby wykonywać zawód, tak jak dzisiaj we wszystkich krajach europejskich. Żeby osiągnąć tytuł pielęgniarki, trzeba mieć właśnie wykształcenie wyższe, co w całej Europie jest wysoko oceniane, powiedziałabym bardzo wysoko. Kraje bogate, takie jak na przykład Niemcy, mają pielęgniarki nawet bez matury, więc proszę zauważyć, jak dużo samorząd zrobił, środowisko pielęgniarskie w Polsce zrobiło dla tego zawodu. Natomiast dzisiaj jesteśmy przed innym problemem, słabo opłacany zawód. Zadania, które na pielęgniarki i położne nakłada sam cały system, są niewspółmierne do możliwości. Pielęgniarka w Polsce dzisiaj ma średnio 49-48 lat, a w podstawowej opiece ponad 50. Zadania z dwóch, trzech osób nakładane na jedną osobę są to zadania nie do wykonania. Koleżanki są przemęczone, a młode osoby, które mogłyby podjąć naukę w szkołach pielęgniarskich i zastąpić nas w wykonywaniu zawodu, nie są zainteresowane tym zawodem. Ogranicza ich to, że jest brak awansu w tej grupie zawodowej, że jest nas mało, że są tak niskie płace. Samorząd powstał celem obrony interesów zawodowych jednej grupy zawodowej, bo po to tworzy się samorząd zawodowy, a jest to grupa pielęgniarek i położnych. I powstał, przede wszystkim sprawuje pieczę nad prawidłowym wykonywaniem zawodu, ustala zasady etyki zawodowej, ustala standardy zawodowe, standardy kształcenia, czuwa nad tym, aby w jakiś sposób były poprawiane warunki pracy i płacy tego personelu. I cała masa zadań, które wynikają wprost z przepisów ustawy, dając nam ogromną rolę w funkcjonowaniu tych struktur. Samorząd jest zatem niezależny od struktur rządowych, samorządowych, posiada osobowość prawną.
I każda okręgowa izba, 45 jest izb w Polsce okręgowych, jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie i 45 okręgowych izb pielęgniarek i położnych, posiadają, tak jak powiedziałam, osobowość prawną i funkcjonują na rzecz pielęgniarek wpisanych do rejestru pielęgniarek i położnych w danej okręgowej izbie. To jest duże wydarzenie, ćwierć wieku samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. To jest taka okazja do podsumowania tego, co udało nam się jako korporacji zawodowej zrobić przez te 25 lat, osiągnąć, ale też na pewno takie spojrzenie w przyszłość i można by powiedzieć quo vadis pielęgniarstwo. I na pewno tutaj w wypowiedziach zarówno gości, jak i moim padnie też troszkę gorzkich słów, pomimo iż jest to święto, mamy się cieszyć, ale też tą naszą pielęgniarską przyszłość widzimy poprzez pryzmat protestów. Ciągle musimy o coś zabiegać, walczyć i nie jest to łatwe, ale mimo wszystko patrzymy w przyszłość z optymizmem. Drogę, jaką przeszliśmy wspólnie przez te 25 lat, bo wszystkie pielęgniarki i położne są członkami samorządu zawodowego, jest to bardzo długa droga, bardzo trudna i kręta droga. Kłód pod nogami było bardzo dużo, natomiast doszliśmy już do takiego momentu, że system kształcenia pielęgniarek i położnych w Polsce jest to system studiów wyższych. A ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy pielęgniarki, żeby zdobyć tytuł magistra, kończyły różne kierunki pedagogiczne na przykład. Nie było studiów pielęgniarskich. Osiągnęłyśmy już bardzo dużo. Mamy tutaj nawet na Podkarpaciu doktora pielęgniarkę Halina Kalandyk, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku, przewodnicząca regionu Podkarpacia, jest doktorem, pielęgniarką doktorem. Także system kształcenia poszedł niesamowicie do przodu i to jest wielkie osiągnięcie samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Na koniec kadencji udało mi się uruchomić na bazie Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu otworzyć specjalizację dla pielęgniarek. Więc duża grupa pielęgniarek z wszystkich miast naszego województwa przemyskiego dawnego ukończyły specjalizację z interny, z chirurgii i z pediatrii. Były na końcu trochę kłopoty ze specjalizacją chirurgiczną, ale w każdym razie mają dyplomy i świadectwa ukończenia. A to, co po mnie zostało, to już tak na końcu mogę powiedzieć, bo tam to wszystko robiliśmy wspólnie i wydawałyśmy czasopismo co miesiąc. Każda pani była, co miesiąc był inny redaktor, także no ja podziwiam, że to skąd miałyśmy tyle zapału, to naprawdę sama nie wiem. A na koniec to mogę powiedzieć to, co tak uważam, że jakby najwięcej to, co po mnie zostało, to to, że przy pomocy, no jakoś przekonałam profesora rektora Jarosza, mimo że prawda tak ludzie różnie mówią, że pielęgniarki chcą się uczyć, a nie mają gdzie. I proszę sobie wyobrazić, że mimo ogromnych trudności, blokady nawet z Akademii Medycznej z Lublina, dlatego że oni nie bardzo chcieli, żeby tutaj pielęgniarski kierunek został otworzony, został uruchomiony kierunek pielęgniarstwa w Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu i zresztą jest do dzisiaj. Zawód pielęgniarki, zawód położnej są to oddzielne jakby dwa zawody posiadające zbliżone kompetencje, ale na pewno nie tożsame. I teraz no właśnie, zawsze społeczeństwo dowiaduje się o problemach pielęgniarskich w aspekcie protestu. Wolelibyśmy i myślę, że XXI wiek to jest czas na dialog z rządem. Tylko nie zawsze, bym powiedziała, nasze uwagi zostają z należytą starannością i z należytą dociekliwością wysłuchiwane i robią się problemy. I problemy my, jako samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, naczelnym naszym zadaniem jest dbanie o należyte wykonywanie zawodu. Jest to bardzo trudne w obecnej chwili, ponieważ w Polsce brakuje 100 tysięcy pielęgniarek i położnych. W związku z tym odrobienie tak niesamowitej, bym powiedziała, liczby, gdzie rocznie wchodzi do systemu niecałe 5 tysięcy, jest niesamowicie trudne. Dlatego trzeba zrobić strategię dla pielęgniarstwa polskiego, strategię ponad podziałami politycznymi i wtedy dopiero możemy mówić o poważnym traktowaniu problemów pielęgniarstwa. W dniu jubileuszu Podkarpackiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych na scenie Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu pojawiła się przewodnicząca Elżbieta Lewandowska i prowadzący Jan Miszczak. Było to zapowiedzią bardzo udanej imprezy.
Okolicznościowe przemówienia oraz życzenia miały być jednym z wielu elementów gali. Jednak trwały znacznie dłużej niż było w programie. Ilość szacownych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością jubileusz, pokazała, że panie pielęgniarki i położne są bardzo cenione i szanowane. Wśród zaproszonych gości, którzy przybyli tego dnia do Przemyśla, były między innymi panie. Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas oraz przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Lucyna Dargiewicz. Swoją obecność na gali zaakcentowali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Samorządu Wojewódzkiego, przedstawiciele władz samorządowych, Samorządu Lekarskiego, Okręgowych Samorządów Pielęgniarskich z Krosna, Rzeszowa, Tarnowa i Zamościa, dyrektorzy szpitali oraz ośrodków kształcenia, Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu oraz Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu. Ten dzień był również okazją do uhonorowania pielęgniarek za wieloletnią pracę nie tylko przy łóżkach chorych, ale również na rzecz organizacji, w której pracują. Odznaczenia zasłużony dla samorządu pielęgniarek i położnych za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz samorządów w skali całego kraju, w tym za współpracę z samorządami pielęgniarskimi w innych krajach, działalność publiczną na rzecz środowiska zawodowego oraz zdrowia społeczeństwa, jak również za osiągnięcia naukowe. Uhonorowane zostały złotą odznaką dwie osoby, 6 srebrną i 9 brązową. Podczas gali jubileusz został uświetniony występem chóru akademickiego Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Koncert jarosławskiej młodzieży wprowadził wszystkich w nastrój znakomitej zabawy, a solistki z utworu na utwór zachwycały kolejnymi znanymi przebojami we własnych aranżacjach. Tak, gdzieś tak jak
przystało na gospodarzy obiektu, Teatr Fredreum wystąpił z jednoaktówką, która rozbawiła do łez wszystkich zebranych. Co się stało? Dlaczegoś nie przyszedł do cyrku? Ja? Do cyrku? Dzisiaj? Więc chyba nie odebrałeś mego listu. Żadnego. To niepodobne! Posłałem ci go przecież przez posłańca między 6 i 7. W tym czasie właśnie wyszedłem z żoną przejść się trochę. To może służąca odebrała? Nie, tej także nie było w domu. Wyszła za sprawunkami. Ale czekaj. Kto wie, czy go posłaniec w skrzydze nie zostawił? Tak. Jest coś. Papier niebieski. Tak! Tak, tak, to twoje pismo. Oddycham. Dlaczego? Obawiałem się, żeby ten z przypadkiem nie dostał się do rąk twojej żony. Ale dlaczego? Czytaj, a dowiedz się. Kółko naszych znajomych urządza dziś wieczorem w hotelu Klejna kolacyjkę dla primadon cyrkowych. Bój się Boga! Tak jak można było pisać takie rzeczy? Jak gdyby to moja żona przeczytała, Chryste jest. Dlatego właśnie kazałem mu wysłać tobie samemu, a ten gamoń! No, ale czytaj dalej. Zaraz, zobaczę tylko, czy moja żona gdzieś tutaj nie... Nie ma jej. Pewnie poszła do sąsiadki naprzeciwko. No, możemy czytać śmiało. Piękna Toni będzie także. Będzie Toni? Ach, Zenonku, jak mi się ta szelmeczka podoba, to nie masz pojęcia, no. Co za oko takie. Oba. Jak to? A, no tak, oba. Rozumiem się, oba. A co za nuzie, na ten biuści. Delicja. Rasowa dziewczyna. Wszystko jak na urząd zrobione. A jak skacze, niech ja jej nie znam. Hop, 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 hop. I tak ze 20 razy. Co za siła, jaki ogień. Albo te kaczucze z kaskanietami na nieosiodłanym szale. I raptam, i raptam, i raptam, i raptam, i raptam. To też biłem brawo, aż mi ręce popuchły, tak? Aż to zwróciło jej uwagę. Przychyliła wdzięcznie swoją główkę w tę stronę, gdzie siedziałem i spojrzała na mnie, ale Zenonko, jak ona na mnie spojrzała. Także ci aż gorąco zrobiło. Skąd wiesz o tym? No wszak sam, że o tym mówiłeś. A, faktycznie. A dzisiaj w nocy znowu mi się śniła. Jak cię kocham. Zenonko, śniło mi się, że byłem siwkiem nieosiodłanym. O, to... Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych jest najliczniejszym samorządem zawodowym w Polsce. Zrzesza ponad 320 tysięcy pielęgniarek i położnych zarejestrowanych w centralnym rejestrze. Podkarpacka Izba zrzesza w swoich szeregach 3821 pielęgniarek i 416 położnych. Posiada własne struktury administracyjne, niezawisłe orzecznictwo wewnętrzne i organy kontroli. Jest niezależny w wykonywaniu zadań w stosunku do organów władzy rządowej i samorządowej. Sukcesem działalności samorządowej pielęgniarek jest umiejscowienie zawodu w systemie ochrony zdrowia jako zawodu samodzielnego.